Nie mamy naszego reprezentanta, ale jest lider turnieju Fredrik Lindgren. Tor trzeci, obok niego Chris Holder na drugim, Martin Waculik na czwartym, Antonio Lindbeck pierwsze pole startowe. Dużo tutaj mówimy w tym sezonie i w poprzednim o silnikach Fredrika Lindgrena. On sam mówi i otoczenie jego, okej, silniki, ale one nie jadą. Mnóstwo pracy, przeprowadzka do Andory, w międzyczasie SMS od Tadeusza Błażusiaka, który rzeczywiście ogląda i przyznaje, Freddy jedzie fest w tym sezonie. Wszystko pracuje na niego, on pracuje, żeby wykorzystywać potencjał i silnika, i całego sprzętu. I rzeczywiście Szwed jest tym, który kilka wyścigów nam już uratował w ostatnim czasie, jeśli chodzi o widowiskowość. Lindbeck, Holder, Lindgren na trzecim, no i teraz dostaje styczek w nos i Martin Waculik, kask żółty teraz już przed Lindgrenem, ten próbuje nabierać szybkości. Holder jakby się budził w tym turnieju, Antonio Lindbeck spada na drugie miejsce i powtórka z rozrywki, bo znowu będą się chyba tasować. Holder jednak na prowadzeniu, drugi Lindbeck, trzeci Martin Waculik, a Fredrik Lindgren skazany na tym trzecim polu startowym, nie dostał żadnej amnestii i jedzie na czwartym miejscu. Holder na prowadzeniu, ale cały czas w kontakcie przynajmniej ta dwójka, Holder, Lindbeck, i najmniejszy błąd kangura będzie, no tutaj na pewno skarcony, walczy Fredrik Lindgren, nie ma dla niego straconej pozycji, no i proszę bardzo, jest przed Waculikiem, Waculik upada, ostatnie okrążenie, więc jadą dalej, wygrywa ten wyścig Chris Holder, na drugim miejscu Antonio Lindbeck, Lindgren trzeci, tylko że jeszcze nie wie, czy ta pozycja daje mu punkt, czy jednak zdecyduje inaczej sędzia i punkt dostanie Słowak, a Lindgren wykluczenie. Na pewno wygrywa Chris Holder, 3 tutaj nie ma wątpliwości, i 2 Antonio Lindbeck. No, myślę, że Chris Holder mocno odetchnął po tym zwycięstwie, tak bardzo czeka na te wygrane, na wyścigi, z których może się...